spójrzcie, kolejny kapsełek. Śmierdzi gorąco, czyli coś się przypiekło. Było tutaj tarcze, wszystko nowe wymieniane. Coś tam nie domaga jeszcze. Zobaczymy za chwilę. Uśmiech, będzie dobrze. Coś się przypiekło, chyba coś się tu paliło. No, znaczy się śmierdzi. Tato, jak nic. Co to jest? Hania, duża chmura dymu była? Mhm, taka o. Witam Was serdecznie na kanale Odkrywca Historii. Dzisiejszy dzień to poszukiwania, natomiast te poszukiwania trwają już chwilę. Jest kilka znajdek, natomiast zaczął padać deszcz. Pochwalę się Wam później moimi znajdkami, a tymczasem zobaczcie, co robią dziewczyny. Hani wykrywacz, jak widzicie, zabrała go chyba po to, żeby jej dzieci miały gdzie sobie posiedzieć. Dlatego, że Adaś tam pochodzi w wodzie po macierzyńskiej i nie chce mu być tak nosić. Aha, nie chcesz mu brudzić. A akwarelka nie ma sobie brudnej dupki. Aha, odpalasz swój sprzęt? Jeszcze nie. Jeszcze nie? Chcę się pobawić. To Hania nie się jeszcze chwilę pobawi, ja idę śmigać, a potem pochodzę razem z nią. Miejsce bardzo fajne, spokojne, klimatyczne. Bardzo fajnie się tu chodzi. I ku mojemu zdziwieniu, nawet byście się nie spodziewali, co ja tutaj przed chwilą znalazłam. A tak na serio, właśnie na to czekałam. Monetka, 2 złote. Idę. I co tam? A na razie nic. Na razie nic? Bida? A co znalazłaś? Kapselek. Kapselek? A powiedz, z jakim wykrywaczem chodzisz? Simplexem. Simplexem Ultra, tak? Mhm. To jest dla dzieci czy dla dorosłych? Dla dorosłych. A dlaczego z takim chodzisz? Bo jestem dorosła. A, bo jesteś dorosła. No nie, bo jestem duża, więc mogę. A Simplex jest dobry, bo on jest wodoodporny. Super. Ja mam. Kolejny sygnał to moneta. Moneta 50-groszowa. Ogólnie sporo tutaj sygnałów, natomiast jeżeli chodzi o monety, to znalazłem kilka. Biżuterii dotychczas żadnej, ale ogólnie ten sezon mam bardzo słaby, jeżeli chodzi o jakąkolwiek biżuterię. Natomiast ten sezon się jeszcze nie skończył i różnie z tym może być. Czasami końcówka sezonu może odpalić i znajdzie się kilka, na przykład obrączek, łańcuszków, medalików. O, spójrzcie, kolejny kapselek. Aż tych kapselków to tu jest, prawda? No, kapselki mi się najczęściej trafiają. Najczęściej ci się trafiają kapselki? A co byś chciała znaleźć? Jakąś biżuterię, ale już raz znalazłam biżuterię. A gdzie znalazłeś tą biżuterię? Pochwal się, tutaj widzą. Że wy ten... Gdzie byliśmy? Nie pamiętam. Nad morzem. Tak. Byliśmy w Stegnie. Prawdopodobnie tam. Tak. I co znalazłaś tam w Stegnie? Kolczyka złotego. Super. Cieszyłaś się, nie? Też mi tak kłukło wtedy w palce. Szukamy dalej? Aha. Niestety musimy kończyć na dzisiaj poszukiwania. Nadchodzi burza, grzmi. Chcemy bezpiecznie dojechać do domu. No i Hania, coś ją rozbolała głowa. Chyba od nadmiaru znalezisk, Hania, co? Tak, od kapselków. Nie. Po prostu chyba mam dzisiaj halucynację. Halucynacje. Od czego masz te? Po prostu dzisiaj, bo po prostu dzisiaj się może nie wyspałam. No. I od tego masz halucynacje? No i mam dzisiaj za pełną głowę. A jak się objawiają te halucynacje u Ciebie? Tak, jak mam pełną głowę jakichś słów, wszystko potem się tak dzieje, że wszystko mi się składa i robi się wielkie morze tam. Wielkie morze i się wielkie robi. Morze ma w głowie. Halucynacje. Także spadamy do domu przed burzą. Musimy dotrzeć. Co to jest? Żółwik. Żółwik.
Żółwik, ty wyglądasz jak żółwik. No, zmęczona. Jedziemy z domku, tak? Jedziemy, także jeszcze przed wyjściem z plaży jakieś znajdki na oko. Let's go. Też się porozglądam. A teraz nadszedł czas podsumowania tego, co znaleźliśmy w wodzie i na plaży. Poszukiwania trwały blisko 2 godziny, a ogólnie znaleźliśmy 4, 5, niecałe 6 zł i trochę takich pierdołek biżuterii, ale dziecięcej, jakiś pierścionek małych od Harry Pottera. Ewelinka mało zawału nie dostała, bo zaświeciło jej się, a to nie to. Jakiś fragment łańcuszka, drobny kolczyk, no i żółwik, który też został znaleziony na oko. Także tak wyglądają dzisiejsze poszukiwania. No i co? I na tyle w dzisiejszym dniu. Do zobaczenia jutro rano. Jest poranek. Zrobiłam kawkę i biorę się za zrobienie śniadanka. Zrobię dzisiaj jajeczka, jajecznicę z pomidorami. Mam nadzieję, że będzie mi smakować, także zabieram się. Puk, puk. Dzień dobry, a kto to tu leży? Ania opowiadała, co jej się śniło. A kto to tu leżakuje u nas? Jeszcze tu pachy pokazuje. Dzień dobry, zobacz, co mamusia przygotowała dla was. Witamy cię o poranku też, nie? Wyspałaś się? Opowiadaj. Wyspałaś się? Nie za bardzo. A wiesz, dlaczego się nie wyspałaś? Bo za szybko spałaś. Powiedz mi, kto ma tak dobrze? Śniadanko do łóżka. Nie chcesz śniadanka? Ja zobacz, jak przygotowałam pysznie. Nowy dzień, nowe wyzwania, nowe możliwości. Po śniadaniu działamy dalej, nie? Ania, może masło? Ania się nie wyspała. Zawsze jak tylko rano wstaje, przychodzi do nas po cichaczu, siup, siup, do wyrka, nie? Nie? I zawsze jej mówię, że u nas jest w łóżku nielegalnie, bo się nigdy nie pyta. A co ty się pytać, nie? Ania. Niedługo będzie starsza, to nie będzie chciała w ogóle się do nas kłaść. Nie idzie z nami jeździć w ogóle. I to mnie właśnie przeraża, wiesz? Czemu? Taki proces. Jest takim maluszkiem, chciała zatrzymać tą chwilę, nie? Otworzy sobie filmy sprzed kilku lat. A, to nie to samo. Nadszedł ten dzień, szczęśliwy dzień. Ruszamy gdzie? Po busa. Odbieramy w końcu po prawie 3 miesiącach busa z naprawy. Także cieszymy się. Panuje w środku lekkie podniecenie, radość. I co jeszcze? Co jeszcze? Jedziemy wszyscy, żeby sobie pojeździć. Także ostatnie przejażdżki robimy Flintstone'em, tym busem, gdzie nagrywaliśmy materiał, a teraz już tym nowym, który za chwilę wam zaprezentujemy. Nowy, stary nowy bus. Stary nowy bus, także jedziemy w trasę. Jedziemy po odbiór od mechanika. No i dojeżdżamy po odbiór busa. Oto on. Oto on stoi i czeka na nas. Widzowie, zobaczcie, to jest nasz nowy bus. Tato se nim jedzie. A my jedziemy naszym nowym Flintstone'em, co nie, mamusiu? Starym Flintstone'em. A tata jedzie nowym Flintstone'em. Nowym, starym. Zobaczcie, jak nasz bus nowy jeździ. Ale coś nie gra z rurą tam. Jak widzicie, to taka zadyma jedzie. Ale tu nieładnie pachnie.
niestety przygody muszą być. Coś się zapiekło. Kopciło się za mną, chyba problem z hamulcami. Samochód nagle stracił moc, zjechaliśmy, no czekamy na mechanika, zobaczymy co powie. Śmierdzi gorąco, czyli coś się przypiekło. Było tutaj tarcze, wszystko nowe wymieniane, coś tam nie domaga jeszcze, zobaczymy za chwilę. Uśmiech, będzie dobrze. Coś się przypiekło, chyba coś się tu paliło. No, znaczy się śmierdzi. Tato, co to jest? Hania, duża chmura dymu była? Taka o! Ja już w lusterkach widziałem, dlatego szybko musieliśmy zjechać. A to jest CB radio. CB wiadro, co to? CB wiadro? No, CB wiadro. To taki telefon, wiesz? No, tu masz od tego telefonu głośnik, zobacz. A numery się wybiera tu. Nie miałeś nigdy styczności z takim CB radiem? To jest taka ten. Taka jakby... Co? Mikrofon. Zabrakło ci słowa, co? Tu się naciska i mówi się. Jaguar. Albo to wygląda jak mikrofalówka. Jak mikrofalówka. Nie, krótkofalówka. No właśnie, do tego mi zabrakło słowa. Przejechałaś się chociaż trochę nowym busem? Tak, ale chociaż popatrzymy sobie. Wesoło. I tak oto odebraliśmy busa, że z powrotem trafił do mechanika, do naszego znajomego. Gdzieś tam się coś zapiekło, jeszcze trzeba to przejrzeć, a na to wszystko pociągnąłem jeszcze linkę, znaczy linkę, pociągnąłem jeszcze ręczne i linkę urwałem, także wychodzą wszystkie niedomagania, ale tak pomału i się wszystkie te wady usunie. Potem będziemy tylko prykać po Polsce na całego. Auto będzie całe, bezpieczne. Drodzy widzowie, nie udało się nam pojechać nigdzie naszym nowym busem. Jak jechaliśmy już do domu, to się stała mała awaria, bo w busie kapciowało. No i musiało z powrotem trafić do mechanika. Ale się nie poddawamy, bo zawsze się nie poddajemy. I już w następnym lecie już będzie chyba dobrze. Tak jak Hania powiedziała, nie poddajemy się i działamy dalej. Może w następnym roku uda nam się z nim zwiedzić cały kraj. Natomiast jeżeli chodzi o sam zakup busa, no, kupiliśmy go tanio, połaszczyliśmy się na to, że w środku jest spanie, stolik, są dodatkowe siedzenia, natomiast nie spodziewaliśmy się, że trzeba w ten samochód tyle włożyć kasy. Auto stało 2 lata w krzakach, jak było nieużytkowane, to oprócz tych części, które zostały zużyte, jeszcze wyszło wiele niedomagań. Nie mogliśmy pozwolić sobie, żeby naprawić to auto od razu od ręki, dlatego ten czas naprawy trwał tak długo, no bo zbieraliśmy po prostu kasę na części i co miesiąc coś dokupywaliśmy. Jak się okazuje, jeszcze coś tam dodatkowo wychodzi. Natomiast no co, jest auto, trzeba powalczyć, zobaczymy co dalej. Zostanie naprawiona ta usterka i z części mechanicznych już chyba wszystko zostało wymienione i nic nas nie zaskoczy. Zostały jeszcze tylko oczywiście opony, które też założymy, no i zabieramy się też za środek. W środek też mamy czas. Musimy to wszystko odgrzybić, wyczyścić i tak dalej. Najważniejsze, żeby auto było sprawne, techniczne, można było się przemieszczać z punktu A do B, żeby było bezpieczne dla nas, dla całej naszej rodziny. Resztę się w środku na pewno zrobi. Kwestia tylko czasu. Ja musiałem wrócić do pracy. Ewelinka poszła załatwiać sprawy do urzędu. Na pewno w kolejnym filmie już zobaczycie całe to auto, jak wyglądało i opowiemy Wam szerzej o samym zakupie i co zostało w nim wymienione. Kolejny film to na pewno będzie auto, ale też i organizujemy zlot w ten weekend. Także jeżeli byście jeszcze chcieli do nas tutaj wbić na zlot, serdecznie zapraszamy. Organizujemy go tutaj w naszych okolicach, w okolicach miejscowości Jerzwałd nad jeziorem Jeziorak. Także serdecznie zapraszamy, a ja już kończę na dzisiaj ten odcinek i do zobaczenia w następnym. Odkrywca Historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych.
Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.